Wyszedł, wersja wyszła shortowa odcinka 66 z Kibidi Toilet i skrywa naprawdę mega dużo sekretów, różnic. Dzisiaj sobie to porównamy i będziemy to analizować, słuchajcie. Obejrzałem na swoim drugim kanale oczywiście odcinki z shortsów, ale dzisiaj to będzie taka analiza. Skoncentrujemy się głównie na parcie trzecim, bo tutaj jest naprawdę mega dużo rzeczy i są nowe... TV Menu mówią nowe rzeczy. To jest bardzo ważne. W parcie pierwszym przede wszystkim mamy nową informację, czy raczej jest bardziej widoczna ta nowa informacja od sekretnego agenta. Więc to od tego zacznijmy, a potem skoncentrujemy się szybciutko na tym. Zobaczcie, tu na tym ekranie będzie to widzieć, chyba dobrze będziemy to widzieć w parcie drugim. Natomiast patrzcie, nie mamy tutaj, po pierwsze, różnica jest taka, że nie mamy tutaj informacji tego zielonego ekraniku od prawdopodobnie agenta. To jest normalnie taki ekran bez tej zielonej takiej otoczki, nie? Więc to jest ciekawe. Potwierdzone jest to, że te Skibidi Toilet poszły berserka. Jak wejdziecie sobie w opis... Cameraman gets go berserk, czyli wiecie, taki szał, furie wpadli kameramani i cała ta gromada, zresztą to widać tutaj, także słuchajcie, są pewne różnice, tu już widać lepiej ten tekst i zaraz wam powiem, co to za tekst, moi drodzy, i prawdopodobnie cały czas agent chce pomóc w jakiś sposób sojuszowi, bo daje im wiadomości różnego rodzaju, tylko oni tak jakby nie zdają sobie z tych wiadomości sprawy. Przejdziemy sobie do part... O, tutaj już widać. Real threat. To znaczy prawdziwe zagrożenie, jeżeli przetłumaczymy to na język polski. Przejdźmy do partu drugiego. W parcie drugim będziemy o wiele lepiej widzieć oczywiście ten rysunek. Może powiększymy? Da się to powiększyć? O! W ten sposób, żebyście tu widzieli więcej. Także sprawdźmy opis, co jest w tym opisie również. Women characters unite for the battle, czyli kobiece postacie jednoczą się, żeby tam walczyć. Natomiast tutaj też widać lepiej ten ekran, słuchajcie. Tu widać lepiej ekran. Jak zobaczycie, to zmieni się i tu się pojawi twarz Booma, czy raczej tego agenta, więc to też jest mega ciekawe, ale naprawdę nas interesuje part 3 tutaj. To jest najbardziej interesujące, jeżeli chodzi o to. Ja oczywiście jak zawsze was zapraszam na mój kanał Broad TV, zapraszam do subskrybowania, dużo gameplayów. Gameplaye są takie, że czytam wasze komentarze z poprzedniego odcinka i na następnym odpowiadam, czyli taka rozmowa. Zacząłem grę w nową grę Mario na Switcha, jest fajne gierki, zapraszam serdecznie, subskrybujcie Broad TV. No i teraz wracamy do tego odcinka, słuchajcie. No tu jest muzyczka oczywiście, ale tu się za chwilkę, to w parcie trzecim prawdopodobnie się pojawi to. Part 3 jest najbardziej, słuchajcie, istotny. Słuchajcie, patrzcie, oni tu lecą. Tu bym było pewnie get out idiot, tak? Czyli uciekaj idioto. No jest twarz, tu widać lepiej tą twarz Booma. Patrzcie, oni tu uciekają, ale nas interesuje zaraz ten moment następny, bo tu są dodatkowe rozmowy od TV Menów. Dobra. No tu jest get out, czyli wychodzić. Ale tutaj, zaraz, teraz. Teraz. Widzieliście, słyszeliście? Ktoś coś nowego powiedział. I on mówi coś nowego. Ten komputer, naukowiec. I będzie miał tu buźkę taką. Patrzcie, to jest nowe, co zostało dodane. Zrobimy sobie aż screena, żeby to dodać. No i on teraz ten powiedział coś. No i żeby to sprawdzić, mamy tutaj wersję od tyłu tego odcinka. I Tytan TV Man powiedział just wait, tylko poczekaj, albo właśnie, tylko poczekaj, tak to można przetłumaczyć.
Just Wait. I tutaj tego muzyka trochę zagłusza jakby to, co mówi. I to jest zupełnie coś innego, bo jak pamiętacie z short, z full screena, tam było it's remain confidential, tak? Czyli, że to pozostaje poufne, tajne, co widzą. Natomiast tu jest coś innego. To jest zupełnie coś innego. This place is? Tego nie, też nie wiem, co to, co on powiedział. Nobody knows? Chyba, wydaje mi się, że on coś takiego teraz powiedział, czyli nikt nie wie. Tak, nobody knows, tak mi się wydaje, że to jest, czyli nikt nie wie. To jest dodatkowa ta ścieżka dźwiękowa. No to Get Out to oczywiście wiemy. No tu też to znamy. Także są dwie nowe rzeczy. Rozszyfrowaliśmy, co Tytan TV Man powiedział, czyli Just Wait, tylko poczekaj. Najważniejsze jest to, co ten naukowiec powiedział. Tego nie wiemy, więc jeżeli macie jakiś pomysł, jak to rozszyfrować, może gdzieś na YouTubie będzie. Ja spróbowałem szukać, czy ktoś tego nie rozszyfrował. Może dajmy sobie po liczbie wyświetleń. Z part 4 ktoś z KBDA68. Także jak widzicie, może jak wpiszemy Scientist TV Man Secret Message, może wtedy coś znajdziemy. Słuchajcie, dajmy sobie dzisiaj. No, tutaj raczej będzie ciężko, bo to są full screeny. Także nie będzie raczej tego. No, musimy to w jakiś sposób rozszyfrować, więc jeżeli macie, bo to this place is, to raczej nie. To raczej nie jest. Dyszy. Tak jakby to trzeba było jakoś inaczej spowolnić. Nie mam pojęcia, co on mówi. Kurka, no to tak jak mówię, to będzie bardzo ciężkie. Nie mam pojęcia. I tu jest w ogóle jakaś nowa postać. A, ciężko powiedzieć. No bo tu ładnie, ale tu prawdopodobnie przy tym trzeba jakoś inaczej spowolnić to. Chyba, że słuchajcie, ja bym to jeszcze spowolnił. Nie mam pojęcia, słuchajcie, co to może oznaczać. Easy peasy? Nie. No nobody knows. To jest na pewno ta nowa rzecz, która została dodana, ale to, co mówi ten naukowiec TV, to nie mam pojęcia. Dajcie znać, co myślicie. Sprawdźcie kolejne odcinki. Do zobaczenia.